Nad Wisłą wypada dobrze zjeść. Człowiek zmagający się z falami tej rzeki na pewno szybko staje się głodny i ma ochotę na coś dobrego. Najlepsze oczywiście jadło nad rzeką to ryby. Filipie, co dzisiaj nam zaserwujesz? Dzisiaj pieczemy wiślanego leszcza i wiślane płocie. Pieczemy je oczywiście lekko nafaszerowane cebulką i ziołami, które znalazłem tutaj nieopodal. A dziś jest to piołun, którego odrobinę dodajemy po to, żeby naaromatyzować mięso, ale też po to, żeby nadać mu wymiar leczniczy, ponieważ nad Wisłą samo zdrowie, lecznicze zioła rosną. On działa odrobaczająco, więc oczyszczy z pasożytów nasz układ pokarmowy i jedzenie stanie się naszym lekarstwem. Urwałem też trochę mięty, w związku z tym delikatny aromat miętowy ryba mieć będzie. Panowie, zgłodnieliście? A my mamy też apetyt na W. Nie wiślany, ale wilczy. Wilcze apetyty nad Wisłą i najlepsza rybka od Filipa. Zapraszamy. Wszystko to na Festiwalu Wisły. Dzisiaj w Osieku, na tarasie widokowym imienia Michała Kokota. Zapraszamy, kochani. Czekamy na Was.